Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafiosolec i witam was w kolejnym odcineczku Kotlet i Klops Brączkowski ze mną. Tam ja tu tylko sprzątam, dzień dobry, uszanowanko. Brąk za koszuli, także Katel and Klops dawno nie było, ale fajnie, bo powracamy, jest aktualizacja nowa i jak już sami widzicie na załączonym obrazku, pojawiła się prasa, to kolejny dodatek z maszynerii, jaką teraz posiadamy w tej grze. Do tego też doszła jeszcze, jak się nie mylę, przyczepa na belki, gdzie też będziemy sobie ją dzisiaj na pewno też testować. Wreszcie sobie jakoś tura fajnie ustawiłem, także turem też będziemy się bawić. No powiem wam, jak to już w Katel bywa, to wykonanie maszyn jest naprawdę świetne. Tak jak obiecaliśmy, mówię, ten odcinek pada. Jak dzisiaj wam się ten odcinek spodoba, to kolejne zobaczycie sobie obrączka i prawdopodobnie będą tam wszystkie prace jeszcze raz po aktualizacjach. Także no mam nadzieję, że znaczy, wam pewnie się... wszystkich nie dam rady zrobić. No bo to... może na jednym odcinku nie, no. Ale będziemy jakoś sobie to pogrupować. Na pewno wam by się spodobało, ja też będę jeszcze tutaj nagrywał. Nie wiem, czemu nie są podłączone właśnie węże. I teraz jestem mega ciekawy, czy to da się jakoś podłączyć, czekajcie. No właśnie się tak spojrzałem pierwsze co na to, nie? Aha, tu jest tylko, o nie, broń broże, w dół zaczep, w dół. A dobra, już teraz to już po wałku, mniejsza z tym. Wiem, że na pewno później, kiedyś w przyszłości będzie można tutaj te wszystkie przyciski obsługiwać. Teraz się zdziwiłem, bo jakoś w poprzednich maszynach wszystko się podłącza. No ale dobra, mniejsza z tym, możemy sobie ruszać. Dzisiaj Accent 940. Gdzie tu było otwieranie? Nie ma? To bida jest w kraju. Tutaj czekajcie, możemy sobie podwyższyć? O nie, możemy tylko obniżyć. No ten kokpit w tej grze to jest po prostu bajeczka. Strasznie mi się to podoba. Tutaj mamy... myślałem, że to kurwa jego ma... O zamki, bo klimatyzacja jest włączona. Czekajcie, tu jest ręczny. Wszystko jest, wycieraczki. Okej, okay, lustereczko powietrzecie. Możemy sobie troszkę ustawić, żeby nam to lepiej wyglądało. Ja pierdziele. No akurat to jest spoko. O, właśnie o to mi chodziło. Zawsze mnie zastanawia, dlaczego te lusterka w tych grach są tak strasznie zoomowane, nie? No, nie wiem. Zawsze tak było. Szkoda, że teraz nie mogę bardziej w dół, niestety. A po co w dół? Chciałem widzieć, ale dobra. Lepiej widzieć, patrz, czy coś z tyłu nie zapierdala, dobra. Adam Mazdą, czy coś. Spokojnie, nie będę... O, czekaj. To się w dół, kurwa, zaraz podbierak sobie tu, nie będę się w ogóle oglądał. Nie, no naprawdę, jeśli chodzi tutaj... Nie ma ciebie na siedzeniu. Ty, faktycznie, człowiek widno. A tam jak widzi ta Pershing, se chodzi po podwórzu. Cały czas miałczy. Klakier. A co to? O, zgaś lampę, to wezmę do buzi. Się teraz przypomniało. Dobra, ustawimy miejsca z tyłu. Odpalony ciągnik, odpalony. Niestety dźwięków nie ma, ale kierownica jest podłączona. Co trochę mnie dzisiaj zdziwiło w ogóle, to nabawiłem się z tym serwerem ze 3 godziny, albo i nawet dłużej. Trochę wkurza mnie, jak wiecie, jakaś gra jest jeszcze beta niedopracowana, a człowiek też nie zna wszystkich, że tak powiem, metod jej obsługiwania. Tutaj po prawej stronie, jak możecie sobie zauważyć, stoi właśnie ten klasik, który od samego począteczku jest w grze. No i właśnie przyczepa, widły zostały teraz właśnie też również dodane. Dobra, czekajcie. Wiesz, jakie mam odnoszę wrażenie teraz, no, w tym momencie, jak przełączyłeś kamery? No. Że gra płynnie chodzi w kamerze od zewnątrz niż w kamerze w środku. Tak, nie wiem czemu tak jest. Takie ja mam na komputerze, ja u siebie na komputerze mam to samo. Takie teraz odnoszę wrażenie, nie? Że jak przełączyłeś tą kamerę, to jakoś tak z zewnątrz, to po prostu wszystko, no kurde, dużo płynniej chodzi. No, ty, zadziorgała prasa. No jestem mega ciekawy, jak będą belki wyglądać, jak to będzie się pojawiać. Trochę mnie coś dziwiło właśnie, że jest zielone ściernisko. Nie wiem, kombajasz by tak gubił nieustawione. Po lewej stronie możecie też również zauważyć nowe przyczepy, które zostały dodane. Komba już widzieliście w poprzednim odcinku, o kurde, za szybko. Dobra, na raz sobie... Aż mi się normalnie zaraz pewnie ten... Przypomniała mi się jednastka, jak się za szybko jechało, to się maszyna odczepiła. Zaraz patrzymy, praca się odczepiła. Nie, nawet zasady. Będę brał sobie chyba co drugi rządek. No i mianowicie tych problemów, które wczoraj miałem, nie wiem czemu. Zasiałem sobie zboża, również na tych polach. Ty widziałeś to, czy nie? Nie. Jak podjechałem i nie złapałem całego rządka, no, to tak jakby dana kubka nie składa się z jednej warstwy, tylko z kilku, i ona zmalała. No. Jak podjechałem, no, i ją zebrałem, nie? Tam, ta jedna właśnie jest, no, niższa od tamtej. No fajna sprawa. To jeśli chodzi, to już jakiś plus, to co się... Ale z tego co widzę, też bardzo ładnie wyglądają. O, i faktycznie mega fajnie wychodzą spod tego. Mam teksturę jakąś fajną. No dobra, spasujemy trochę, będziemy widzieć. No i dokańczając ten problem, miałem zasiane te pola, doszło mi do pierwszej fazy, chyba rok przewinąłem, siedziałem, przewijałem, aż w końcu, znaczy na początku zaraz mi wyskoczył jakiś błąd. I właśnie gdy ta pierwsza faza była i teraz dopiero dzisiaj to do mnie doszło, że prawdopodobnie od tego to się wszystko zacięło. No i niestety wyskoczył mi błąd,
i przewinąłem sobie rok, chyba z godzinę siedzenia albo i dłużej i patrzenia się tylko w to pole, czy to rośnie, czy to nie rośnie. Aż w końcu się wkurzyłem, wszedłem na drugi serwer, zasiałem, patrzę, jest pierwsza faza. Minęło chyba 2 tygodnie, około, patrzę, jest druga faza i mówię, jest dobrze, nie? Później trzecia, czwarta, no trochę z ostatnią fazą się namęczyłem znów, ale na całe szczęście jako tako to było. Bo ty masz tempomat tutaj w tej grze, czy nie? Tak, znaczy tutaj klikasz tempomat, że tak powiem, nie możesz ustawić go tak jak w farmingu, znaczy chyba nie możesz tak go ustawić. Naklikany masz 3 tempomaty, poczekaj, zaraz ci tego zademonstruję ogólnie jak to wygląda. Masz teraz tutaj taki niebieską strzałeczkę, widzisz to? No. I teraz patrz, to jest tempomat na jedynkę, najczęściej na tym się prasuje i żniwa. Czasami jeszcze żniwa na tym drugim biało, widzisz, wbija się. No. I później jest, gdzie to jest? Wyższe, w ogóle całkiem wrzuca większy bieg, nie? Także no tutaj już jest, jak widziałeś, na 50, nie? No, to jest totalnie za szybko, nie? Ale myślę, że do takich pierwszych prac i takich większości prac polowych, które mamy tutaj w grze od razu na samym początku, no to myślę, że ten tempomacik jak najbardziej wystarcza. Coś jeszcze, właśnie, jest dodana jedna maszyna, której w ogóle nie wiem, co to jest. Bronek mówi, że to rębak i to tak jak najbardziej wygląda. Ale co mnie bardzo dziwi, no nie dali żadnej piły, chyba żadnego drzewa też nie dali pociętego, choć na gospodarstwie jeszcze nie sprawdzałem, bo... A nie, są tam jakieś deski, ale no nie wierzę, no co by można było z tym zrobić, no chyba, że... Znaczy to, wiesz, to wygląda przynajmniej jak rębak do jakichś gałęzi, albo... Do no bo to żeby... raczej nie jest, żeby belkę złapało i ją ten, nie? Znaczy wiesz co, to może być jeszcze to do rozdrobniania na przykład kostek słomysiane. No właśnie też tak myślałem, ale nie wiem, czy nie jest za mały ten gardziel, gdzie jest do wciągania belki, więc nie tutaj wiem. Jeszcze... no trzeba się zastanowić, no... O, patrz, jak przybliżyłeś, no. To płynnie gra chodzi no. Teraz. No też, no ty jednak wiesz, większy obszar obejmuje, jakby nie patrzeć też, nie? Uważaj, bo nie weźmiesz przejazdu chyba. A weźmiesz, dobra. Nie, wezmę. No powiem wam, no kurde, ta fizyka w kabinie, nie? No to jest coś pięknego. Szkoda, że farming, no tego nie ma, nie? Bo jakby nie patrzeć, kurczę, to czasami to przecież... Nawet fajne ujęcia idzie z tego porobić i wiecie, to się nie nudzi jak się ogląda nawet, bo to cały czas wiecie, coś się dzieje jakby nie patrzeć, nie? No animacja wciągania też bardzo fajna, no. Fajnie się kurzy. Fajnie, od razu jak załączyliśmy prasę było widać, no ten mod brudzenia też jest całkiem fajny, bo maszyna brudzi się od dołu. Jo, ja tu jest bardzo ładnie pocięte. Okay. To brudzenie jest bardzo fajne, ponieważ ciągnik brudzi się od dołu coraz wyżej. Tam ten, jak się nie mylę, dojść, tak? Chyba go nie zdążyłem nawet umyć przed wyjazdem na pole, było nim siane, padał deszcz. Mocno lało, niemiłosiernie szmagał, tam od 3 dni zapowiadał. I powiem wam, że się naprawdę fest się ubrudził. Nie wiem jak to jest z jeżdżeniem po drogach, czy one się wtedy, że tak powiem, odczepią z tego bota, ale tego to nie mam pojęcia. I co mi się podoba, no jeszcze tutaj w tym obracaniu, że nie ma tak, że można sobie 360 skręcić jak w farmingu, tylko jak obracamy się do prawej strony, jak widzicie teraz ten moment, jest takie przejście fajne. I również jak obracamy się do lewej strony, no to jest całkiem inna... To bardzo mi się kojarzy z tym, jak wygląda wychylanie się z kabiny w Eurotrucku. No, bo jak no, się wychylasz, to też wychylasz się przez szybę, nie? Jo, dokładnie. A tu to działa na tej samej zasadzie, fajnie, co fajnie to jest zrobione, możemy sobie tutaj uchylić. No, myślałem, że nie możesz tak jeżdżać. Nie, mogę. No to zobaczcie, te wszystkie animacje, nie? Jednak no ta gra ma coś w sobie i tak jak rozmawialiśmy na poprzednim właśnie odcineczku z Brączkiem, na który bardzo serdecznie zapraszam, na Borusiowie sobie graliśmy, to właśnie kurczę, fajnie jakby ta gra naprawdę wyszła, bo jak sami widzicie, no jak mają coś kasy, na całe szczęście coś robią, cały czas jest coś dodawane, z tego co się nie mylę, w niedługim czasie powinny pojawić się maszyny zielonkarskie. Kosiarka, zgrabiarka i chyba przetrząsarka, albo przynajmniej kosiarka i zgrabiarka. Także już będziemy mieli kolejne maszyny do testowania i zabawy, więc no, będzie można się fajnie pobawić. Teraz myślę, czy pozbierać sobie. Myślę, że chyba sobie teraz pozbieramy, zobaczymy jak będzie to szło. Na koniec możemy tam to wyżniwować, bo jeszcze chyba kolejną nowością, która jest, chyba że w poprzedniej wersji tego nie widziałem, jest wysypywanie zboża i wsypywanie. Także to też naprawdę bardzo fajnie wygląda. Zobacz, fajnie. Widziałeś? No. Wciągło, nagle ta animacja się skończyła, także to jest, jak widzimy, fajnie dopracowane. Dobra, możemy sobie podnieść, złożyć i przejedziemy. Ile to belek sobie dało? Szczerze? Nie wiem, czy 3? Nie, 20. Niby 20 pisze, ale wątpię. O, 20! No ja u sąsiada jeszcze pracowałem wczoraj do nocy, także no, mogą mnie widzieć. Byleby się 3 albo 4 chyba dało z tego pola. Dobra. W ogóle mapa jest duża? Dużo jest pól, czy nie? No, mapa jest naprawdę duża. A, czyli dużo jest pól. Pól jest naprawdę dużo, ale zawsze tak jakoś na odcinek wybieram te, które są blisko i
sami wiecie, jakoś żeby zdążyć to ogarnąć, bo mówię, jednak chwila tu schodzi, żeby poczekać na te wszystkie fazy. Czym ty powiedz mi, czym włączasz te wszystkie, ten cały interfejs? Kontrolem. To jest trochę przerąbane. Czemu? Bo jest blisko minimalizowania gry. A, no faktycznie, jak ktoś... Ja bym to akurat, gdybym ja miał sobie to ustawić, no, to na pewno bym sobie to zmienił, nie? Bo myślę, że bałbym się, że będę grę minimalizował podczas zagrywania. Wiesz co by mogło być fajne? Tylko musiałbyś to jakoś na przycisk, który jest na myszce. To by było... No wiem, że się da, więc to by było spoko, bo wtedy nie musisz nigdzie tam do klawiatury sobie sięgać, no, ani nic w tym stylu. Działa mitur? Działa. Dobra, podnosimy sobie widełki, wjeżdżamy na pole. Przyczepka Joskina? Aż wcześniej właśnie nie zwróciłem uwagi, jakiej marki. No to już kolejna maszyna z Joskina, także chyba widać, że wykupili sobie licencję na Joskina. Bo jak i wcześniej widzieliście, to i mamy właśnie przyczepę i chyba beczkę, jak się nie mylę. Czekajcie, myślę, gdzie by tu dobrze postawić, tu tych belek jest naprawdę dużo. No, jest trochę tych belek, tu na środku co zostaw. W tym miejscu. Kurde, fajnie po tym ściernisku zielonym wygląda. Myślałem, że trochę mniej tych belek dało, tu widzę, że jednak ich trochę jest. Dobra, możemy sobie rozłożyć. Ale się rozłożyło. Fajnie, fajnie, no. Przyczepa naprawdę bardzo fajna. Dobra, to jest odczepienie? Nie. A możesz ciągniku odczepić, czy musisz wyjść? Nie, nie muszę wychodzić, ale ja chciałem... Patrz, widzisz? Nie ma ręcznego i spada. No, no. Zaciągamy ręczne. Kurczę, chciałem odczepić, a teraz się zastanawiam. Aha, pewnie mi się... Czekajcie, czy da się jakoś funkcję teraz zmienić? A, dobra, tutaj wiem, że będzie można odczepić. Chyba. Rozkmina z odczepianiem przyczepy. O, czekajcie, bo teraz... A nie możesz... włącz ten... Nie wiem, jakie są zmienianie tych funkcji... Weź przytrzymaj kontrol lewy. Lewy kontrol. No. I nie możesz odczepić teraz tam? Nie, to jest... A, zaczep się. O, ciekawie. Obniża, opuszcza się. O, dobra. No i tak on powinien być. Tak powinien być, no. Znaczy, nie wiem, czy tak. Wyżej mi się wydaje. Nie. No, on powinien być na równi. Tak jak przyczepa idzie. Dobra, to teraz odczep. Dobrze, nie ma problemu. Zaraz poszukam odpowiedniego przycisku. Czekajcie, czym mogą być... A te przednie na czym na przednie widły na czym odczepiasz? Na Q. Na Q. Na reakcję, a na G? Nie zmienia się. Patrzcie na tułaż. Wcześniej nie miałem nigdy z tym takiego dobra problemu. A tu rada się odczepić? Nie. To też muszę zmienić. Dobra, odczep widły. No kurwa, co będzie teraz taki... No odczep widły i cofnij kawałek przyczepą i wtedy się powinna przyczep odczepić, czy nie? Jak nie będzie możliwości podczepienia no widły. No tak, no to wtedy jo. No dobra. No bo jak inaczej to zrobić teraz? O pierdziele, co to? Aha, na myszkę można tym sterować również. To jest też chyba jedna z nowości. No dobra, no to tak zróbmy. Podjedź kawałek do przodu, żeby wypasować przyczepę. Czekaj, aha, teraz poczekaj, bo ja się zmieniłem. Ale się fajnie zapada ten ciągnik. No, mega się zapadł. Kurwa mać, przyczepa głupia. Ej ty, bo... Kurwa, przyczepa mówi nie. Ale ty teraz aha, i teraz na końcu, to jest głupie, że na końcu dopiero jest przyczepa, nie? No bo teraz, no mówię, gdzieś muszę, którymś przyciskiem na pewno są te funkcje. Ja pierdziel, jak się ubrudził, co? A dopiero wjechali mi w pole. Ale w ogóle jak ona go pcha, to jest szok. Ale dopiero co pusta jest. No. Ona nie będzie zjeżdżać, jak ją odczepić? Nie wiem, zaraz się dowiemy. Jest, jeżeli będzie. Nie cofaj, bo znowu się skrzywi. Kurwa, panie, czteroręczny trzeba używać. Nie ma tu, co mnie boli. Przy innych maszynach masz klocki pod koła. Aha. No ale ja chuj na polu, byś klocków nie położył. Dobra, postójmy ją. No dobra, odczepię, dawaj. Mordo, ona nie chce chyba się odczepić. Kurwa mać. Puścisz mnie czy nie? A jak wyjdziesz i podejdziesz do zaczepu, to się nie da? Chyba nie. No to jest obniżanie, opuszczanie. Nie, to na pewno nie. Chodź tu. Mój Jezu, patrz, co się z ciągnikiem dzieje. Dobra, chociaż sobie potestujemy trochę tą grę, ale kurde, jestem teraz mega zdziwiony, bo wcześniej przecież sobie ją odpuszczałem. Dobra, ja wiem, co zrobię. Trochę pobawimy się opcjami. Gorzej, jak mi przyczepę wypierdoli gdzieś, ale no mniejsza z tym. Opcje, opcje. A co chcesz zrobić? Już prawdopodobnie jest odczepione. Dobra, odczepiłem ją. Serio? Tak. Tylko, że teraz ona jest złożona. No, chcę ją rozłożyć. Mocno. Czekaj. To jest przerwa. Dzisiaj w tych opcjach naprawdę trzeba się ogarnąć, żeby to. No, no, dlatego to mówię, ta gra bo naprawdę to wymaga. Idzie, idzie tutaj się pogubić w tym wszystkim, nie? Dobra, mamy to. Jest! Odczepiona przyczepa. Dobra, teraz na pewno będę zaraz... się tam zaklinował, kurwa, nie chcę ale wyjść ten, z tego. Ten klas był pierwszy dodany, jako pierwszy dodany, ale jest tak strasznie mi się podoba. Jest mega wykonany, nie? Jeśli chodzi naprawdę o to wykonanie tych maszyn. A ty grałeś w ogóle wcześniej już w Katlen Crops na kierownicy, czy nie? Mhm. Ja już od zaraz na początku, jak tylko mogłem, to sobie sprawdziłem, czy się w ogóle da, nie?
Dobra, czekajcie. Oluś. Mój Jezu, ja nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Poczekajcie, będę potrzebował teraz tak, dać sobie... Aha, już mi przypisało, to się nie muszę martwić o to. Ale się zapada konkretnie w tej glinie. No, czekaj. O, dobra, mamy to. Jestem ciekawy, jak jest z belkami łapania, nie? Czy to jest tak równie zbugowane jak w farmingu? Czy też nie? Kurde, to w ogóle to pole to wygląda, jakbyśmy jakąś łąkę sobie ścieli. No to mnie też zastanawia, dlaczego to jest zielone, nie? Ale nie, przecież pamiętasz ten odcinek z ostatniego mojego koszenia, gdzie... To było normalnie. Normalne było, nie wiem, co to się stało. No, teraz chwila prawdy, uwaga. O ja pierdolę. Czekaj, nie chcę tego złapać. Zaraz jeszcze inaczej sobie weźmiemy trochę wyżej. No, powiem ci, że chyba tego nie przemyśleli, bo tutaj widzę, że będzie chyba jeszcze gorzej niż w farmingu z tymi belkami. Teraz się dowiemy. Moment. Musisz idealnie trafić. No może, nie? Tylko na tych polach będzie ciężko trafić idealnie. Ale to akurat powinno być, że kurde, obojętnie jak wbijesz, to się wbija, a nie, że kurde, musisz jakoś idealnie trafić. No ale wiesz, może chcieli iść w realizm, nie? No jakoś to w miarę poszło. Nie wiem, na dwie łapać? No nie wiem, czy się chcesz pierdzić. No spróbuj, no bo wiesz... Po to ta gra jest, żeby ją teraz przetestować, więc spróbuj na dwie czy dalej. Możemy zobaczyć, jak to będą te widły wyglądały, skoro są oryginalne. Jestem ciekawy, czy ten... Nie, ale kierownica super współpracuje, nie? To, co mnie mega cieszy, nie? Że właśnie kierownica od farminga, a działa sobie równie dobrze. Ale się kopie. No. Bo to padało, bo to ogólnie przed samymi żniwami teraz padało. Mordo, na suszarnię zboże trzeba zawieźć. Ja pierdolę. No nie wypuszczę, nie? No jakoś w miarę to wygląda, nie jest najgorzej. No kurde, ale on spada z górki, no a w farmingu tego tak nie ma chyba, nie? Nie spada ci tak ciągnie. Trzymaj go na hamulcu. On cały czas? Mocno coś skrzypi w tym klasie. Ty, no da radę. Ale wielkie te belki się wydają tutaj, nie? Znaczy, są szersze, no. Na pewno, a w farmingu są wyższe. I wąższe. No. Tak mi się wydaje, nie? Węższe. No, coś takiego. Ale nie chciałbym tutaj zawodów w farmie, w mistrzostw, kurde, w Cattle and Crops w ładowaniu belek. Kurwica jak nic. Ja bym nie mógł przyczepy odczepić. Chuj, tura rozpił. Deszcz przyszedł, później przyczepy nie można w ogóle podczepić. Ładnie się brudzi ten ciągnik. O kurwa, to teraz no ręcz. O Boże, jak się zapadł przód w jednym momencie. No, kurwa, chyba za mocno na jedną stronę. Ja pierdolę, teraz ręcznie to jest przekichane. A nie możesz na hamulcu jakoś trzymać? Bo kurwa mi on do tyłu od razu jedzie. Aha, od razu. No bo to nie, no nie jest. Dlatego, kurde, gdzieś tu jest wrzucanie. A czekaj, czekaj. O, tytuł odcinka będzie tak. Nauczanie. Jest. Czyli to, co, to z tym rewersem, co się nie mogłem skupić. To no. Wtedy jak kliknę hamulec, nie? No. To nie jedzie mi do tyłu, tylko stoi. No tak. No to trzeba... I drugi raz musisz kliknąć. I drugi raz wtedy wyłączam. O, i no, patrz. Czyli no. To tak zwany chyba rewers, nie? To by był. To tak mi się wydaje, no. No to kurde, no naprawdę gra jest, jak sami widzicie, mega zrobiona. O. Jeszcze. Lekcja ładowania belek będzie. Tytuł odcinka. Brączek wymyślił. No to będzie tytuł. Nie, no dobrze to nie, idzie. Nie ma tragedii, nie ma tragedii, są dwie belki, czas jest, dosyć dobry. Jest 4 minuty, dwie belki załadowane. A ej. 3 minuty na mistrzostwach już ładowali, kurde, całą szczepę 20 belek. Ale bardziej realnie tutaj to wygląda. No, no, jeśli no, chodzi o realizm, nie wiem, to... no wydaje mi się, że w farmingu nie wygląda wcale jest, tak nierealnie. No jo, ale jest szybciej, nie? W farmingu jest o wiele szybciej, no bo mówię, też to kurczę zapadanie, nie? Tutaj dużo daje, bo jednak ten ciągnik nie idzie idealnie tak, jakbyś chciał. Bo gdzieś on tam sobie wpadnie, bo jeżeli wcześniej jeździłeś jakimś ciągnikiem, to te ślady widać, nie? Więc jeśli chodzi o to, ale mówię, trochę wprawy. To trzeba się wszystkiego nauczyć, nie? Wydaje mi się, że szybciej cię by było po jednej belce ładować, ale jak uważasz? Choć kurczę, boję się, że będę je zwalał przez to hamowanie. Mówisz? A tak to dwie wrzucę i mam już, wiesz... Nie, fajnie. Teraz, co było warto zauważyć, zahamowałem, nie? No. Widły nie są podniesione, belka nie spadła. To jest spoko. Czyli dopiero w reakcji, że tak powiem, z innym obiektem, czyli na przykład ziemią, i wyciąganiem beli, belka spada, nie? No bo teraz w farmingu jak jechałeś sobie, nie? I skręciłeś na bok, belka ci wyleciała. Równie dobrze jak gdzieś, nie wiem, cofałeś szybko, no to już też ten moment był taki, że... No ale ty w życiu realnym jak przypierdolisz na wstecznym, to też ci spadnie albo na zakręcie idziesz. Zależy no... też od tego, jak jest mocno zbita belka, nie? No jak ci się widły wbiją ale tak konkretnie, tutaj... no to... No ale to czasami w farmingu ta przesada, nie? Ta kurwa belka to w ogóle no, praktycznie jakby się... taka jakieś... ślizga jakby no. Była, nie? Na widłach nie trzymała. O Jezus. Nie, ale klas bajka. No, mi się strasznie naprawdę. Odpływa. Tego brakuje też w pamięci. I z tego co chyba widzę, jak ma ciężko,
wolniej chodzi tur. Bo normalnie go szybciej podnosiłem. A teraz dwoma belkami ja trzymam na maksa. I to już nie jest takie, wiesz, hop-siup, nie? O, patrz, zobacz jak długo trwa. A te ścieżki tutaj na tym polu to od czego? Od kombajnu, czy co? Od prasy. Teraz. Kombajn taki nie zostawił mocny. Aha, od prasy. Także prasa z ciągnikiem, nie? No i dobra, i co ty z tymi belkami zrobić teraz? Możesz się dać mam pasowóz, normalnie, czy nie? Mam pasowóz, mam kiszonkę. Aha, czyli krowy są już normalnie krowy dostępne, są, tak? Krowy są już od dłuższego czasu. Kurde, chyba te belki, nie wiem czy ja takie wrzuciłem. No dobrze, jest, dawaj na dół. Patrz, kurwa, nie spadły. No jednak, trochę lepiej się trzymają, nie? No, tak jakby były jednak cięższe, powiem, nie? Jednak dobry jesteś w tą grę, kurde. Tak jakby były jednak troszkę cięższe. Nie, tych belek nie ma dużo, tak się wydawało. Co to będzie? 6? 6 będzie. 7 i tam jest 8. No to 8. 8 równo belek, więc spoko. Zaraz sobie jeszcze pojedziemy chwilę pociąć. No choć, kurczę, ciekawe, czy ja mógłbym te belki wrzucić... Ty, ja kupię tą maszynę zaraz. Zobaczymy, co ona będzie tam chciała. Co? Ten alarmbak, czy to co to było. Czekaj, ja od razu z tym pojadę sobie, z tą belką, bo może ona będzie na belkę. Pojedziemy, zobaczymy. Jak nie, to belkę spróbuję wjechać do obory, zobaczymy. A nie pisze? Przy tej maszynie? Kurwa. Weź włącz, ja ci już powiem mniej więcej. Już ci pokazuję. A to po prostu po angielsku tam piszesz, co? No, this is English, kurwa. Po angielsku czy po niemiecku? Po angielsku. No po angielsku, no dawaj. Jest. Jestem prawie proszę. To za dużo nie piszę tutaj. 160 koni wymagane. Chcesz nam zobaczyć z bliska, coś ci pomoże? Poczekaj, farm. Czekaj, nie zaciągnij ręcznego w ciągniku. Jaka to była firma? Zaraz będę wiedział, co to jest. Patrz, zoba gościa, ty, już ci idę i ci mówię. To jest... Lacotek? Paki, gdzie... O! Wreszcie teraz, jak zaciągłem ręczny, to ona spadła. Lacotec. Już ci mówię, patrz. Lacotec. Lacotec. Lacotec LH2. Patrz, masz. LH. Jest. Nie pokażę ci na razie. Dobrze, sam się zastanów, co chcesz mi powiedzieć? No, ścieżkarnia. Do? Do wszystkiego. Patrzcie, jest ręczny dociągnięty. Mordo, to jest ścieżkarnia, to nie jest do belek, nie jest nawet. Nie? Nie, patrz. A teraz sprawdzę, czy... No co, kurwa, ten header podczepisz? Co? No duży jest, no, nie, no tak jak tutaj na tym załączonym obrazku jest, wiecie co? Jest adapter do trawy zbierania, wiecie, tej już z rządków. I podczepiony jest do tego, nie? Więc spoko. No patrz, tu jedzie ścieżkarnia z tym i z headerem. No, także kurczę, no jestem... Nie widziałem tego zastosowania wcześniej. Znaczy to nie, to, no to sieka, to jest do maszyna do sieczenia tego. Tak, tak to wygląda, nie? No. No patrz, zaraz pokażę nawet ludziom zaraz to zdjęcie. Momencik, tylko znajdę coś konkretnego. No podjedziemy, uruchomimy. W końcu dzisiaj jest taki odcinek z testowania. Może kupmy sobie, wiecie co? Kupmy sobie... Jest jeszcze Mercedes w tej grze? Jest, jak najbardziej. Czemu miałoby nie być? Nie wiem, jakoś wcześniej go nie zauważyłem tutaj. O, on będzie pasował idealnie. O, ale ciśnie. Kurde, nie mogę żadnego konkretnego zdjęcia znaleźć, żeby wam pokazać. Ale momencik. Dobra, tu będzie on stoi. Musimy tu wjechać. O, zobacz, to jest ta maszyna. No faktycznie, to między, jest. Między, nawet ludziom pokażę, zobaczcie. Ta maszyna jest tutaj idealnie między headerem od sieczkarni a sieczkarnią. Ale nie wiem, jakie to ma zastosowanie. Tutaj zobacz, póki nie ma... Zobacz, na przykład ta sieczkarnia w ogóle nie ma nie rury, tak, to jest. No, ale tutaj mówię, nie mamy jakiegoś headera. Nie no, mamy header, ale strasznie duży, to jest ten duży kemper, więc... Lipa. Może wprowadzili to, może do tego coś wprowadzą teraz nowego. Czekaj, jeszcze, zaraz zobaczymy, jakie są opcje. Nie wiem, no naprawdę ciężko. Rozkładanie rury. No fajnie, to wygląda, patrz, siłowniki wszystko działają, to jest super, jeśli chodzi o to. Co tu się wydarzyło teraz w tym momencie? Nie wiadomo, co się dzieje, ale coś się dzieje. Moja darabelka, fajnie. Musi być do tego jakiś specjalny header, nie? Jednak to po prostu, żeby to... Patrzymy, kurwa, poszło na stodołę, zapaliło się. A co ty robisz? To przyrwaczyć może? No przestań, przecież to za mało jest u ciebie. Mój Jezu. No to, przetestować trzeba wszystko. Ale to kurwa wygląda, patrz, nóż... Nie wiem, te nóżki pewnie powinny się jakoś zdejmować. Więc... O, może chyba się zaciło coś, wiesz? Łyżyska stworzę. Dobra, wyłączamy to. No na pewno to jest do sieczkarni, do sieczenia. O kurwa, napęd wyłączyłem, czekaj, gdzie tu jest włączony silnik. Ale ten Mercedes zajebisty. Nie, kozak jest. Wejdźmy sobie teraz jeszcze tu na chwilę do naszego
klasika i jedźmy do krówek. Zobaczymy, czy jak ja im gdzieś tu wrzucę belkę, czy ona w ogóle zniknie, czy też nie. Myślałem na początku, że może tutaj, nie wiem, do tych desek, coś w tym stylu. To nie są deski. Znaczy tam bale, o. No. No nie, tu nie mam nawet im gdzie wrzucić, bo... A co, ty nie możesz im dać słomy? Jo, ale nie wiem, się teraz zastanawiam, czy mógłbym im wrzucić to przez ten... Choć nie mam teraz krów, dobra, kupimy krowy. To pewnie będziesz miał coś takiego, że będziesz musiał mieć ścielarkę, nie? No, ale powinni to już, jak teraz dali słomę, to już powinni się bawić dalej. Dobra, to jest który? Drugi kojec. Jedna krowa. Do drugiego kojca. I jak to... się nazywa? Frederik? Frederik van Bungerstein. Gdzie te krowy? W drugim kojcu. Dobra, tam jest kojec. Gdzie? Gdzie krowy, pa! One się ruszają? Tak, one będą chodzić zaraz. Mogłem je kupić na pastwisko, nie? Równie dobrze. Aha, czyli to... Da się kupić je i tutaj, i na pastwisko, które jest, zaraz ci pokażę gdzie. O Jezus! Mordo! Tam kurwa jest. Kolizja jest na ścianie. Znaczy, na, tak jakby kolizja była na całym końcu, zobacz. A, faktycznie. Czyli nie, nie da się im wrzucić tej strony. No dobra, mi do balony. Czyli na pewno musi być dość do tego ścielarka, nie? Do ścielenia słomy. Okej. Okay, czyli nie ma... Nie ma, dopiero po feshamowaniu. Nie ma tak łatwo jak w farmingu, że można wrzucać sobie słomę bez ścielarki, nie? Dokładnie. No, chodźcie sobie. A ty, pa, ruszają się. Jo, one będą normalnie chodzić. Czekaj, ja też mogę przywołać? Co one mają na głowie? Akurat te, to nie, wiesz co, tu jest jeszcze niedopracowane, pa, widzisz? Wołać je normalnie, czyli coś takiego jak pies i kot. Ale coś z tym modelem tych krów jest nie tak. No jeszcze jest nie tak. Przyjdą tu? Ale tam się obija o ściany. Piana chyba jest mocno. Nawet do zarcia chciały na pewno. Dobra, przenieśmy się teraz. O, jesteśmy sobie właśnie w dojczyku. No tu też jest zielone ścielińsko. No, tu też jest zielone ścielińsko. Może to tak krzywo stanąłeś przy panu? Nie, stanąłem dobrze, ale one czasami jak przyhamujesz, to nie, wiesz... akurat te przyczepy mi się nie widzą w ogóle. Nie podobają ci się? Nie, nie podobają mi się. No może trochę kolory, nie wiem czemu mi ten siwy w ogóle tu nie odpowiada. Gdyby to było zielone, to jeszcze ten zielony z czerwonym jest całkiem w realu pewnie by fajnie wyglądało, ale w grze tak jakoś, no nie bardzo. Zboże wygląda zajebiście, tekstura zboża jest świetna moim zdaniem. Dobra, odpalamy. I możemy... Tu... Żniwa na pełnej. Co jest? Mordo... Chyba pewnie składa mnie. Prosiłbym jeszcze raz o rozłożenie. O kurwa, mać, pewnie kombajn zatrzyma. Ja pierdolę, zapchał kombajn. No i to już znowu będzie lipa. Czemu? Kurwa, możemy... Rozłoży mi? Jest git. Bo ja wcześniej go złożyłem i on przestał mi dziorgać. Serio? O, patrz, masz te klocki pod kombajn. Gdzie? Czekaj. Ja się pojawiam gdzieś tu przy kołach, czekaj. A jo, są, dobra, są. No także tu mówię, no to jest naprawdę dopracowane. Słowa hamulce w kombajnie, to klocki trzeba podkładać. Co nam się jeszcze spodobało? O, chyba trochę postał i... Bo jak chwilę postoi, nie? W miejscu? To się normalnie aż czuły robią. Co nam się spodobało? Podoba mi się sypanie na przyczepę. A mi się już jedna rzecz nie podoba. Jaka? Może jak się wysypuje słoma, to się znika się nisko, nie? Może mordo, to jest dobre zboże, nie zapierdalajmy tak. Czekaj, piątkę mówiłem po wrótach. O, dobra. Znika siernisko, to mi się nie podoba. Bo to wygląda strasznie nierealnie, co przeczyło. No to dodali teraz, bo wcześniej tego nie było. I podnoszenie na myszkę headera, nie? No. Czekaj. Czekaj, teraz tak. To jeszcze łapie? No już nie łapało. Czyli no dobrze stworzone, nie ma tak jak to było wcześniej, że kurczę. A farby jeden kombajn jest? Jo, na początku jest jeden. Nie wiem jak będzie dalej, no bo oni... No to chyba ci szkoda to chyba. Ale kurwa, ten zbiorniku dużo chyba jest już. Nie, nie, wcale dużo posypałem niedawno. Fajne pola. No akurat te są dosyć spoko. Także powiem wam, no jeśli chodzi o żniwa, no podoba mi się. Podoba mi się to, tylko że faktycznie nie wiem czemu często jak coś się robi, to właśnie znika. Znika moment do nas. Ale się kurwa kurzy. Ale nie ma tak, żeby się odwali. A, możesz ty mój, ale się napierdolić do środka. Drzwi zamknij. Chyba pewnie coś musi być. Jezu, się poli kombajn z tyłu pewnie. Dobrze, bo przepraszam. Coś tu jeszcze mam ciekawego? Chuj, to jest pewnie... A co, ty nie sprawdzałeś tylko moje? Nie, jakoś tak wiesz, że sprawdzałem, ale nie pamiętam, co było do czego. Więc... O, się budził. Ale ładny, ładny ten klas naprawdę jest zajebiście. Kolejna maszyna, która jest fajnie wykonana. Ta faktura na tej...
maszyna. Na który mogę ci zaraz wadę stawić, jak chcesz, kurwa. O, widzę, że była już otwarta. Ona się otworzyła. Bo ty klikałeś przez teraz wszystko. To aha, to tak ty, to w nodze to może być rura. Jo, w nodze rura, no kurwa. Nogą byś rozkładał może. No raczej nie. Nie, nie, można. Nie. Mi się wydaje, że to jest od niczego, to jest jakiś czujnik położenia wału. Chyba spalania w kombajnie. Mają tutaj? A właśnie, co to jest za wieżyczka na kombajnie? Gdzie? Na kabinie. Jakiś pies, wiesz? Pies? Jo. Co jeszcze teraz dodali ostatnio? Powiem wam, że chyba można wreszcie tankować. Dodali też kaczera do mycia, dlatego też wcześniej nie było. Tylko, że słabo wygląda mycie, bo podjeżdżasz, wyskakuje taka ikonka Waschen chyba, coś takiego, jak po niemiecku chyba mycie. I kurczę, nie widać tego jak myję, tylko po chwili ściągnika, wiecie, ściągnik się taki ładny robi. Ale po chwili, po kolei to leci, nie? Ole, ma ciężko, szok. No nie wiem, czy to mam paliwo, a jest spalanie. Pewnie kurwa zacisnęło mu hamulca, kto by wleoił. Jest spalanie, ty. Aż jestem ciekawy, bo teraz wyskoczyło coś z tego. 9 litrów spalania. No jestem ciekawy, czy deszcz wpływa na... jeżeli się uprawia, no będziemy to wszystko testować teraz, mówię. Teraz coraz bardziej człowiek tę grę rozkminia w jakiś dany sposób. Więc myślę, że będziemy się na pewno tutaj teraz bawić. Ja sobie jeszcze wysypię, zrobię przejazd, wysypię na przyczepę i pojedziemy zobaczyć, jak działa wysypywanie na gospodarce. Czy w tym całym zbiorniku, że tak powiem, na zboże, to zboże będzie się pojawiać, czy po prostu od razu zniknie i nam pobierze to do silosa. Także zaraz się tego raczej dowiemy. No i co, myślę, że kolejny odcinek będę chciał sobie zrobić może jakąś orkę albo talerzowanie, zobaczymy po tym właśnie ściernisku. No dosyć spoko to wygląda. Obornika jeszcze nie mamy. Jeszcze na kosę można robić, nie? Jeszcze nie. Mówię, chyba następną aktualizacją to będę musiał na kosę dopiero, nie? Aha. Bo z tego co widziałem, no mody już wychodzą. Może się kiedyś zobaczymy, jak już będzie nam się nudzić pomiędzy właśnie po następnej aktualizacji, a będziemy chcieli sobie pograć. To może jakieś mody potestujemy sobie. Bo już widziałem. Kurwa. To tu nie mam jak, tak mi ciężko tą kierownicą wybijać, bo się zaraz pojadę sobie to. Przepraszam. Że może właśnie potestujemy sobie jakieś mody. Niektóre wyglądają jak wyglądają, a niektóre to chyba są przerobione z Farminga, nie? Serio? Bo jak patrzyłem na pugi, w ogóle to tak jakbym je gdzieś widział. Wiesz, model wzięty, a już dalej zrobiony po prostu tutaj. Wyłącz mocarnię. Dobra. Na R się wyłącza? Nie, ja rurę na R. A, to było... Zobacz jak fajnie, w Farmingu też tak zwolniałem dopiero po chwili. Czy nie? Wiesz co, chyba nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Może to co chciałeś zrobić? Opuścimy to chyba. Właściwie się nie mogę wczuć na tą myszkę, wiesz? Nie, tak jakoś nie pasuje, mi to musiałbym po swojemu. Dobra, pokażę wam teraz wysypywanie. Ale tam kurwa po hamulcach musiałem dać, co? Ty, widziałeś? Odbiło się od przyczepy. Patrzcie, jak to się... trochę tekstura, tak? O ja pierdolę! Tekstura mogła być ładniejsza, ale gdyby, wiesz, a tak to fajnie to wygląda, bo już sypuje. A poczekaj, zdążymy? Patrzcie, co to będzie. Nie, wcześniej się odbiło od przyczepy, tak jak właśnie ku krytarki. Nie, ta tekstura to jest porażka, nie? No, są za duże kawałki, o, powiem tak, nie? No to wygląda, wiesz jak to wygląda? Jak trociny. Jak trzcina, kurwa, cukrowa z odaru do hektara. Więc no tutaj może tekstury jeszcze dopracują, a jak nie to może będzie można samemu jakoś się pobawić. Ale dobra, ważne, że do dojca można przyjść, za klamkę pociągnąć i wejść. Dobra. Panie, ja chciałem tylko wyjść i wejść. Wejść i wyjść, sorry, a wejść, wszedłem, wyjść nie mogę. Dobra, ogień, kurwa. Dwie przyczepy przywiozłem, ale taki słaby tłum w tym roku, że weź to przestańcie. No i właśnie, o, tak się ubrudził dojczyk. Mi się podoba akurat to brudzenie. Jest takie dość znaczne. Farmingu jak się... na farmę. W farmingu jak się ubrudzi... Mordo, chyba przyczepę odczytuje jeszcze tylu. Tak, muszę wyjebie proces akurat nie antyklamy. Fajnie jakby można było kogut, nie pamiętam czym się pójdę. Przepraszam, przecież tu człowiek w ogóle nie nauczył. Po co kogut maczasz? A, widzę, co wsiadę, że już wracamy z pola. Jak pochmałek. Także jeśli chodzi o to obrócenie takie dosyć znaczne, farmingu jak te koła się obrócą. One są prosto? No, jednak jak się nie zaciągnie ręcznego, to te maszyny trochę kupieją. One jeżdżą na same się do sąsiada i powrotem. Czekaj, zaciągniemy ręcznie mocno. To nas zaciągnik hamuje, a nie przyczepy, nie? A tam chyba ścielenie na stodołę leci. Nie, do rynny.
czekam, że tak pomóż na pilocie. O, już na pilocie drzwi otworzyłeś, czy co? Tak, tak, tak. Tutaj Mariola skonsultuje się. Nie ważysz? No, taki. Jeszcze mnie nie stać na to. Chcę się sprawdzić, czy ten? Czy będzie widać, jak go ty ten sygnał w ogóle wie? Stop, stop! Mordo, do tyłu sypiesz. Poczekaj, a stop. Ja pierdolę. Ty, albo to są... Może Silos wybierasz, którego chcesz. Weź pierwszy, weź pierwszy. Mordo, już nie możesz wysypać. Pierdolę, jakie te opcje są czasami pojebane, nie? No. O co chodzi z tym przesuwakiem? Szybkość wysypywania. Nie, nie wiem. Kurwa. Chyba do drugiego Silosu napierdalam. Dwa koryta już pełne mocno. Nie, to tak sprawnie wysypywanie też mi się nie podoba. Kurwa, na chuj się przestała sypać. Zobaczyć, czy ten... Chciałem zobaczyć, czy się odbija od... Już nie ruszy, mordo, bo olej się cofnął do ciągnika. Czekaj, czy sobie... Coś się dzieje cały czas. Stop. Dobra, dawaj. Ty, ale to jest, wiem po co jest suwak, ile chcesz z przyczepy wysypać. No, na 100% tak jest. Czy później chcesz sprzedać 5 ton? Nie, nie podoba ci się? Moim zdaniem jest fajna tekstura, tylko bardziej chciałbym na bok. Ale chciałem zobaczyć, kurwa, przez zaczep przelatałeś dokładnie. No mocno tu na stodole widzę, co się dzieje. No, no to akurat z przyczepy to dość fajnie wyglądało, no. Dobra, a teraz... od razu powiedziemy. Bałeś. Da się wsypać, czy co? No. No, ale widzę. Ale ciurkiem leci. Ty, trochę powinna być chyba większa, co? Chuj, przez... Dobra. W tym odcinku, mordy, to by było na tyle. Dobra, nie zgaszę wam to. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podoba. Coś tam potestowaliśmy i czekam na wasze propozycje, co byście chcieli zobaczyć, co byśmy mieli dla was przetestować. I zapraszam na dobrączka na kanał, bo tam następny kartelem krop się pojawi. Także dzięki wielkie, strzałeczka. Na razie, trzymajcie się. Cześć! Trzyma.